Nie było ciebie już w programie, jak odpadł Marcin, ale jak przeżyłaś ten moment? Można powiedzieć, że przyczyniłam się do tego, że odpadł Marcin z Karą, ze względu na to, że zagłosowałam na ostatniej Pandorze, finałowej Pandorze, na Marcina i Karę. Byłoby to dziwne, gdyby przez cała Pandora była, tyczyła się, można powiedzieć, wiele pytań było do Kary i Marcina, do naszej relacji. Cały czas do tego nawiązywałam. Można powiedzieć, że była taka kłótnia słowna. Więc gdybym zagłosowała na kogo innego, byłoby to dziwne z mojej strony. Więc dla mnie to była prosta decyzja i uważam, że nie zasłużyli jako para, żeby być w finale, i jednak kibicowałam tym dwóm parom, które się dostały do finału, i cieszyłam się, że to były te dwie pary, a nie Marcin z Karą, bo nie ukrywając, że miałam duży żal do obydwojga. Czy w takim razie poczułaś jakąś taką wewnętrzną ulgę, kiedy faktycznie wyszło, że nie trafili do finału? Powiem tak, ja nie życzyłam Marcinowi źle. Chciałam, ja mu kibicowałam, żeby był w finale, ale troszkę powiem szczerze, że zachował się nie fair wobec mnie. Może się pogubił, może się nie pogubił, zrobił to, co czuł. Więc czułam się troszeczkę taka oszukana, poczułam się źle z tym, co zrobił. Dlatego może nie było to ulga, że to akurat nie on, bo gdyby doszedł do finału, ja mu mówiłam, kiedy odchodziłam z hotelu: Marcin, przyszedłeś tu dla mnie, nie dla siebie do hotelu, więc dąż do celu, rób to, co czujesz, ja cię kibicuję i widzimy się po finale. Czy zostanę przywrócona, to już było zależne od produkcji, nie ode mnie, więc bardzo mu kibicowałam. Niestety to, co zrobił po moim odejściu, zapunktowało tym, że jednak nie chciałam, żeby był w tym finale, ze względu na to, że czułam do niego bardzo duży żal. Cześć, tu Natalia, znacie mnie z trzeciej edycji Hotelu Paradise. Mam nadzieję, że podobał się wam mój wywiad. A jeśli wam się podobał mój wywiad, to komentujcie, subskrybujcie i śledźcie kanał przeambitni.pl.